Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Gdzie my mamy misję? Aż tutaj, wow, fuck. Aż w domu tego, u Franklina. No to troszkę przygieli teraz, pałę. Bez kitu. Ja pierdzielę, taki kawał drogi. Masakra. Daj mi ten motor. Daj mi motor, kurde. Motorem powinno być szybciej, nie? Czy nie? Bardzo możliwe, że będzie szybciej. Ej, czemu mi zni... Aha, bo do tunelu wjechałem i znikło mi, widzicie, ten... znacznik mi zniknął. Droga. O, teraz mi się pokazało. Pierdziele, się wystraszyłem, że coś się zrypało. Standardowo zresztą. Ha, dobra. Betuniarka. Strasznie dużo tych skoków ze spadochronem mamy. Nie wiem w ogóle, czy one nam coś dają. Tak, by the way. Nie mam zielonego pojęcia. Fajna nuta leci. Dobra. 6 kilometrów. Ile to ma kuźwa biegów? Z 2? Jak kosiarka normalnie się zachowuje. Tu jest fajne auto w sumie. Ej! Kurde! Nie ukradniesz auta w tym GTA, nie ukradniesz auta zatrzymując się, no bez kitu nie da się. Po prostu masakra. I tak bym ukradł. Spróbujmy tutaj ich zatrzymać jakoś. O kurwy syn. Zabiję go zaraz, nie? No i ucieka jeszcze, świetnie. Policja mnie goni. Idealnie. La 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 la. O, wcale mnie nie widzieli, ale już mnie widzą. Jak żeby inaczej. O, jeszcze dwie gwiazdki, spoko. Może jeszcze helikopter, dajcie. To już w ogóle będzie faza. I góra, myk. Teraz to mnie na pewno znajdziecie na bank. 100%. Hi, hi, hi. Dobra, spadamy na naszą miejscówę tam do misji. Nie wiem, czy nie jedziemy czasami do tej cioteczki. Jak coś tam Franklin wcześniej mówił do kogoś. Dobra, spadamy. Co by nas nie zauważyli w żaden sposób. Wow. Dobra, daliśmy radę. Mi się teraz jakaś policja nie pojawiła przed nami. Gwiazdki, znikajcie, no. Raz, dwa, sio. Nie ma, dobra. O taką furę żeśmy mieli czerwoną na początku, pamiętacie? Tą białą i właśnie tą. Taką czerwoną. Czerwona strzała. No i patrzcie, no i kurde, 5 minut nagrania tak naprawdę o niczym. Strasznie mnie to wnerwia. Kurde, mać zamiast coś, żeby się działo, czy coś, to nie. No, ja muszę, kurde, mać coś robić, żeby mi policja goniła, bo inaczej to nie ma co robić w GTA, no. Jamnik. Widzieliście jamnika? Pomnik jamnika, spoko. No, i pierwszy mi się w ogóle ten W na wsadzie. W mi się pierdzieli to strasznie. Nie wiem, co to się złego dzieje. Ty chuju. Ty
chuju. Prawie mu przestrzeliłem opony. Prawie. Tu pamiętacie tę misję z tym, jak żeśmy zećpali się? Mordy żeśmy zećpali? Tu była faza niezła. Ja to pamiętam. Tam coś się dzieje, ale to nas nie interere. No nareszcie, dobra. No, stara chałupa Franklina, dobrze mówiłem. Standardowo. Jaka cisza! Masakra. Odpierdala mu. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? Ale ten Trevor jest, Jezus, psychiczny normalnie, bez kitu, opierdala mu totalnie. Był spoko na początku, a teraz mu tak odjebało. On edge, you know? Look, I love you, right? But Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. O właśnie. Michael, I hope he's dead. Man, I know y'all too, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah. Za istotę ludzką. Ja pierdzielę. Fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me. All right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro. No to się uwziął na niego. You're pushing your luck, pal. No to się na niego uwziął nieźle. Jeep! No grubo. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Okej, dostaliśmy jakąś nową apkę? O, fuck! He ain't my jeweler! Don't try to persuade me you're not lovers! He's laughing at you, you fucking idiot! You're making a mistake! It costs a lot of money to track you down. I'd record every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming. Whoa! No, hey! This is a big fucking mistake! Dobra, przełączmy się na Franklina. Ej, no czemu nie mogę? Uruchom track, coś tam w prawym dolnym rogu. Czekajcie. Szukanie. Oh,
Holy fuck. Okej. Okej. Czyli śledzimy chyba jego telefon, no bo co by innego. Gdzie on może być? Jak na razie tak jedziemy, jedziemy i... O! Coś bardziej się zbliża. Może jest na tej kresce. Patrzcie, patrzcie, już na kreskę wskoczyło. Okej. Teraz gdzieś w prawo musimy skręcić. Tak! To jest tu! To jest gdzieś tu blisko. To jest tu? Najprawdopodobniej, kochani, to jest tutaj. Słuchajcie, najprawdopodobniej on jest tu gdzieś. Fuck, które to może być? Tam raczej nie. Tu w lewo? Dobra, jest. Mamy to, kochani, mamy to. Obadajmy sytuację. Spoko. W środku są, nie? Mam taką nadzieję. Yeah! Kurde, schował się! Wyłaź, żółtku. Okej. Moja ukochana broń. Jest kolejny. Uratuj Michaela. No postaramy się, postaramy się. No to tu jesteśmy. No to tu jesteśmy, żeby go uratować. Okej. Come on! Gdzie oni są? Jeszcze żyjesz? Fuj, ale tu musi śmierdzieć w ogóle. Tu musi mega, mega jebać. O tak. Źle wybraliście, panowie, źle wybraliście. Wow, widzieliście to! Nice. Gościa zmieliło w pizdu. Spoko. Oberwał! O fuck. O fuck. O fuck. Grubo, grubo. Come on, ładuj to! Dajcie mi, nie mogę się na niego przerzucić, ja nie mogę. Więcej ich jest, kuźwa więcej. Czemu on mi nie dał czegoś przeciwpancernego? Przynajmniej byśmy sobie szybciej z nimi poradzili. Nice! Mamy to, mamy to. Wow. Nie ma ich więcej, nie? Dobra, spróbujmy pomóc tutaj jakoś Michaelowi. Tylko jak?
Weźcie mi to wytłumaczcie jak. Jak go ściągnąć? Jakiś przycisk? I don't know. No bez kitu, jak ja mam go kuźwa ściągnąć? W ogóle się broń zbugowała jakoś dziwnie. Spróbujmy pójść dalej. O, dobra. Coś się nie wczytało po prostu przedtem. Nice. O, moje plecki. Ała, 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 ała. To musiało boleć w ciul. Dobra, na Franklina. Aha, to my. Dużo ich tu dużo. Ładny hedzik. Gdzieś tam jest kolejny, jest. Nara. Tu się zmieniało na... O właśnie. Falcon. Na pierwszą osobówkę. Tam jest koleś. Okej. Dawać. Oh fuck. Fuck, they're coming after us. Don't worry, dog, we drop. Turn around, you pricks. Whoa. Którym się kamerę zmieniało, Falcon. Ja pierdzielę. Damy radę, nie damy rady? No, damy radę. Jakim cudem oni do nas strzelają, jak są tak... O, oh, fuck, daleko. Dajcie mi jakieś normalne coś. Właśnie, SMG kompaktowy. Na przykład. No, można? Można. Niezła akcja, niezła, przyznaję. Nie ma za co. Oj, za daleko ta kamera troszkę. No, zróbmy tak. Te, to prawda, odbiło mu i to nieźle. Fuck. Jak ja kurwa jeżdżę? Jak ja jeżdżę? Jak debil. Jak on w ogóle wygląda? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the Fed, Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant.
I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. No, Trevorowi odbiło. Co prawda Michael ma z nim na pinku, tak? Przez tego brada całego, którego zakopał i mu nie powiedział. To akurat nie było w porządku w stosunku do niego. Do Trevora, nie? No ale Trevor też nie powinien się zachować jak dupek. Niestety. Świeże mięsko. W ogóle jak z jakiejś apokalipsy zombie. No nie wyglądamy. Nie wyglądamy. Okej, apteczka. Łeb cały obity. Zobaczmy, co mamy w szafie ciekawego. Co mamy w szafie ciekawego? Garnitury. Białe, niebieskie i czarne. Czarny jest zajebisty. Marynarki. Można tak chodzić? Nie za bardzo, nie? Kamizelki do garnituru? Brak przedmiotów, swetry. Swetry do garnituru? Okulary. Sportowych nie ma. Fajne! Zakładamy kurtki, maski, spodnie, koszule, buty. Nie, absolutnie nie. Koszule. Nice. Shorty, topy i te sprawy. Dobra, teraz w miarę jakoś wyglądamy jak biznesman. Jak biznesman, Lester. Michael, twoi kolesie z biura chcą coś obgadać. Ustawiłem spotkanie w fabryce ciuchów. Przyjedź jak najszybciej. Mhm. Sprawdźmy, czy się auto wczytało. Nie wczytało się. Damn, jak tak można? Ja pierdzielę. A czemu w ogóle to auto się nie wczytało? Ja tego nie potrafię pojąć. Niezrozumiałe to jest dla mnie. To jest to auto, co kiedyś ukradliśmy, pamiętacie? Dawno, dawno temu gdzieś tam ukradłem auto. Dobra, bierzemy jakąś furę w takim razie. Może tą na przykład? Dość szybka powinna być. Tak, to jest ta szybka. Wypad. Come on, lady. Jezus, aż drzwi urwałem! Ale ona żyje. Spoko, dobra, niech sobie żyje w takim razie. Szczęśliwie. Wiecie co? Pojedziemy sobie jeszcze do fryzjera. Nigdy, ale to przenigdy nie byłem Michaelem u fryzjera. A tu jest taka dość bogata dzielnica, więc fryzjerzy powinni być naprawdę spoko. Dlatego też sprawdźmy. Zobaczcie, jakiś porządny salon to powinien być. Dobra, usiądźmy, zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. Może jakoś Michael w końcu odzyska dawną młodość. Fryzury. Aha, na łyso, nie? Sekatorem cięte. Zapuszczone, przylizane. O Jezus, nie. A to brody? Nie no. Tak wygląda całkiem inaczej, nie? Jak nie on. Zróbmy takie coś.
Zróbmy takie coś. No niby nie jest źle. Powiedzmy, że jest okej. Ta, jest spoko, patrzcie. Odwróćmy, no jest spoko. Naprawdę spoko. Okej, czy coś tu jeszcze ciekawego mamy w pobliżu? Jakiś sklep z ciuchami. Może garniaki? Do Michaela pasują mi tylko garnitury, co jak co. Tak naprawdę stylowo. Porządny salon widzę. Z tymi ciuchami. Tutaj coś jest ciekawego. Jakie drogie te garniaki, matko kochana. Patrzcie, ile tego jest. Jak milion dolców normalnie zaraz będziemy wyglądać. To jest fajne. To mi się bardzo podoba. I to mi się bardzo podoba. Okej. Buty jakieś są do garniaków? Miła pani? Albo jakieś dodatki? Krawaty? Można kupić? Nie. Kurtki. Są jakieś inne garniaki? Ja pierdzielę, ile tego tutaj jest. Ej, nie ma butów? Niemożliwe, muszą być buty, czekajcie. Wystawa, tu są jakieś chyba. Jakie fajne! No, tego to my mamy. Dobra, poszukajmy coś odpowiedniego. Powiedzmy takie, lub takie, takie, nie? Najprędzej. Dobra. Wow! Czemu on się schował? Czemu on się schował? W ogóle dlaczego, kurde, masz tak gówniana piosenka leci, za którą ja z YouTube'a dostanę takie zrypy, że masakra? Znowu nie będzie mi kolejny film zarabiał, bo oczywiście mi roszczenia wypierdoli. Super! Zjebane, kurde, muzyczki tutaj są. Bez kitu. Dobra kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no i oczywiście o komentarzu. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!